profesorze, nie mogę iść dzisiaj na matmę. Nie możesz? No, bo nauczyciel nie lubi zielonego. Mówi, że sterczą mi włosy. Za bardzo. No i nic nie widzę, bo tablica jest za daleko. Oby to pomogło. Kocham cię, skarbie. Cóż, tego się nie spodziewałam. Królowa matmy! Królowa matmy! Królowa matmy! Królowa matmy! Dlaczego wszyscy ciągle to krzyczą? Mówiłaś, że się nie zmienisz, wiesz? Bo... jedziemy stąd, dziewczyny! Pierwsza na stołówce jest najniegrzeczniejsza w szkole i może nazywać brawurkę kujonką! Mam tego dość! Nie cierpię tej całej matmy! Już nigdy nie pójdę na te zajęcia! Mam tego dość! Nie cierpię takich prac domowych! Już nigdy więcej nie przyniosę do szkoły radioaktywnego irytu! Ojdź! Brawurko? Podoba mi się ten styl. Wow, Barry ma chyba duży problem z pracą domową. O, hamburgerek. O nie. Hej, co tu się dzieje? Jam jest wielki trójkąciak. Przybyłem tu, żeby opanować wasze bałaganiarskie społeczeństwo i w końcu ułożyć je w jedno idealne równanie. Po co? Po to, żeby we wszechświecie zapanował porządek. Hej, brawko, to twój kolega? Milczeć! Moje rąki! Ktoś widział mojego szczeniaczka? Hej! Hej, stałem się dziewiątką! Hej, stałem się szóstką! Ojej, jaki słodki mały kącik! Najbardziej skomplikowanym równaniem na świecie. Nie do rozwiązania przez nikogo z was, wy prości ludzie! Nie do rozwiązania? Zaraz udowodnię, kto tu jest najmądrzejszą uczennicą. Zrób to! I rozwiąże się w ułamku sekundy. Sześć? Błąd! Co? Daj mi jeszcze jedną szansę! Może ty spróbujesz? Wykorzystasz swój mały, śmieszny, kurzy móżdżek, żeby mnie rozwiązać? Zaraz zobaczysz, że rozwiążę to twoje równanie. Ha! Swoją pięścią! Przemoc fizyczna na pewno nie złamie trójkąciaka. Będziesz musiała wykorzystać swój mały móżdżek. Brawurko! Pokonasz go tylko, gdy rozwiążesz to równanie. Dasz sobie radę! W końcu jesteś geniuszem! Właśnie! Jesteś królową matmy! Królowa matmy! Królowa matmy! Królowa matmy! Królowa matmy! W porządku. Skoro chcecie królowej matmy, to królową matmy dostaniecie. Już pora na pojanowanie! Przygotuj się na ostateczne rozliczenie, dziewczynko. Wystawię ci odpowiedni rachunek. Zaraz obliczę ten X. Cztery! Dobrze. Twoje dni są policzone! Patrz i płacz, kolego! Jesteś niemiła? Nie, jestem dobra z matmy. Jupikajej! Trójkąciku, ty! Zdaje się, że rozwiązałaś równanie nie do rozwiązania.